Właśnie wleciał ramen na stół. Widzę, że tu jest jajko, to jest jakieś mięso, nie mam pojęcia jakie. Jeszcze nigdy w życiu nie powrócimy do diety całkowicie wytłaczającej gluten, laktozę, cukier i ogólnie takiej no, restrykcyjnej diety po prostu. Przymykamy oko, jak od czasu do czasu spróbuję jakieś produkty niezdrowe typu... Teraz. Jeszcze raz, jak się mówi? Przeniosła. Ale wstrzyma się, tak? Kacper mówi po japońsku. Okej. Okay. Tak. Wiesz, że trzeba do szkoły wstać? No. No to wstajemy do szkoły. A co tam chcesz pokazać? Ten minus. No jest minus, minus 5? 3. Minus 3, tak? No. No to jest nieźle zimno. Minus 5. Minus 5. No ale to było dawno i nieprawda. Wiesz, gdzie dzisiaj idziemy after school? Gdzie? No gdzie idziemy after school? No to... no... restaurant? No. Japanese kitchen? Tak. Konnichiwa. Cieszysz się? Tak. Super. A jeszcze się nie pochwaliłeś, że masz świąteczną kołdrę. I świąteczną poduszkę. Tak? Fajnie? Jeszcze tutaj coś świątecznego dzisiaj ubierzemy. Mama jakieś ozdoby, Christmas. Wyciągnie i coś będziemy ubierać. Bardzo taka cieplutka, świąteczna kołderka. No witam was w kolejnym vlogu. My zmierzamy z Kacperkiem do szkoły. Jak what temperature today? Minus 3. Minus 3. Minus 3. Tak, jest minus 3 stopnie, ale super się oddycha, super powietrze, takie ostre, zdrowe. Wilgotność dzisiaj nie jest duża, także super, super pogoda. Like 7 degrees. Remember in November. Teraz tak jest zimno. A today nie jest ci zimno, tak? Nie. Yeah. No bo ty jesteś młody, zdrowy, dużo jesz. To jest ci ciepło. No ja odprowadzam Kacpra do szkoły, tak jak już widzicie na kolejnym filmiku. Chociaż chłopak ma 15 lat, ale o tym będę mówił w innym filmie, bo dzisiaj chciałem pogadać troszkę o diecie, jaką stosowaliśmy i czy dalej stosujemy dietę. I zabierzemy was przy okazji też do japońskiej restauracji na ramen. Pierwszy raz w życiu będziemy jeść ramen, także ocenimy z Kacprem, czy nam smakuje, czy nie smakuje. Kacper jest ogólnie smakoszem, lubi próbować różnych kuchni. Bądź grzeczny. Żartowałem, zawsze jest grzeczny, nawet za grzeczny, jeśli można tak powiedzieć. No nie, no okej, ja się cieszę, że jest grzeczny, że nie ma żadnych problemów. 3 hours later. Witam was moi kochani, po paru godzinach idę teraz odebrać Kacperka do szkoły, no i uderzamy do japońskiej restauracji. Nie mówię dlatego, żeby się chwalić, bo to nic wielkiego, tylko chciałem właśnie w tym filmie troszkę o tej diecie Kacpra powiedzieć. Czy jest jeszcze na diecie, czy był na diecie, jaki czas był na diecie, jaka ta dieta była i tak dalej. I od razu powiem, że w tym momencie nie mamy żadnej takiej ścisłej diety, restrykcyjnej diety autystycznej. Ja to tak nazwę, rozumiecie? Chodzi mi o wykluczanie glutenu, wykluczanie laktozy, wykluczanie metali ciężkich, wykluczaniu, a raczej ograniczeniu cukru. Sami rozumiecie, co mam na myśli, mówiąc, dieta autystyczna. To jest jakby element terapii biomedycznej, oczywiście taka dieta. No to teraz jesteśmy na takiej diecie ograniczającej, bym powiedział. Nie wykluczyliśmy wszystkiego całkowicie, tylko od paru lat jesteśmy na diecie ograniczającej. To znaczy, ograniczony ma Kacper gluten cały czas, ograniczony ma cukier, w zasadzie laktozy to nie przyjmuje, bo my tak samo pijemy mleko bezlaktozowe, więc on przy nas to ograniczone ma, a w zasadzie raczej wykluczone ma produkty wysoko przetworzone, raczej takich produktów my też w domu nie posiadamy. Jak było dzisiaj? Okay. How are you? Super. Okej. Okay. Wszystko okej w szkole? Tak. No to idziemy teraz do domu. Idziemy do ramen. Idziemy do restaurant, ale idziemy się najpierw przebrać szybko i pójdziemy do restaurant, okej? Okay? Okay. No to chodź.
Przy okazji chciałem tutaj jeszcze wspomnieć, będę szerzej o tym mówić. Kacper nie potrafi sobie jeszcze butów zawiązać, ale to jest dłuższa historia, o tym kiedyś opowiem. Sznurówki już zawiązane przez ojca, więc możemy iść. A teraz syn zbiera resztki śniegu i atakuje mnie. Nie Frozers. Nie wolno ściągać kurtki. On chce ściągać kurtkę, w ogóle ciągnie go na jakieś takie challenge, żeby tam na mrozie w samym t-shircie chodzić. Dzisiaj na przykład otworzył okno i z gołą klatę wystawił przez okno. No takie, na takie challenge go bierze. Nie wiem, to jest chyba efekt zbyt dużej ilości internetu, no ale o tym też będę mówił. Jeśli chodzi o tą dietę, to my wprowadziliśmy terapię biomedyczną dla Kacpra praktycznie od samego początku. Diagnozę miał w wieku 18 miesięcy, a terapię biomedyczną wprowadziliśmy gdzieś jak skończył mniej więcej 2 lata, więc dość wcześnie. No i oczywiście ona się składała z suplementacji. Najpierw oczywiście były zrobione wszelkiego rodzaju badania krwi, badania na metale ciężkie. No, poziom zatrucia organizmu tymi metalami ciężkimi był zbadany. Poziom witaminy B12 w organizmie, poziom innych witamin, minerałów. To wszystko było przebadane, to wszystko oczywiście robiliśmy tutaj w Edynburgu na własną rękę. Nikt nas do tego nie skierował, ale oczywiście robiliśmy to przy konsultacji z lekarzem od leczenia biomedycznego. Pani doktor, francuska z pochodzenia, która też bardzo dobrze się zajęła Kacprem, bardzo poważnie podeszła do tego tematu biomedycznego i uważam, że też bardzo nam pomogła. Chodźmy tędy, co? Bo tutaj będzie ciszej, a ja, tata chce coś nagrać. Tata chce, no to już, tam też będzie słoneczko. Ja chcę parę słów powiedzieć jeszcze, a tam samochody jeżdżą, jest głośno. Także moi drodzy, jesteśmy jakby, cały czas jakby kontynuujemy to leczenie biomedyczne, mówiąc o tym, że mamy dietę wykluczającą, ograniczającą. To jest leczenie biomedyczne, tak samo cały czas stosujemy suplementację. Jedyne co jakby przerwaliśmy, albo raczej spauzowaliśmy, to kontakt z lekarzem od leczenia biomedycznego, ponieważ nie widzieliśmy się z panią doktor już przeszło 3 lata, już będzie 4 lata. No ale myślimy, żeby się do niej odezwać, żeby zrobić jeszcze jakieś powtórne badania, skontrolować te poziomy witamin, minerałów, metali ciężkich. Chociaż podejrzewam, że to już jest za nami. Wydaje nam się, że organizm Kacpra już jest oczyszczony i już sobie poradził z tym. No ale oczywiście trzeba to sprawdzić. Jeśli chodzi o Candida albicans, bo takie pytania pewnie też będą padać, a poza tym to też jest istotne, to Kacper nigdy nie miał jakiegoś dużego rozrostu, praktycznie miał w normie tą kandidę, więc z tym problemu nie było. Natomiast no i tak stosowaliśmy, powiedzmy, te suplementy, które stosowaliśmy, tą dietę wykluczającą, ograniczającą i w ogóle to podejście całe biomedyczne, to też było takie na zimne dmuchać, czyli w razie gdyby ta kandida była, to powiedzmy ona była leczona, były leki przeciwgrzybiczne zastosowane. Ja wam tutaj nie będę w tym filmie mówić, rzucać jakimiś nazwami, jakimiś fachowymi terminami, ponieważ no nie chcę, żeby ten film też bardzo długo trwał. W następnych filmach też będę mówił jeszcze o naszych terapiach, o naszych dietach, o leczeniu biomedycznym. Natomiast w międzyczasie będę wam jeszcze dzisiaj opowiadać o diecie Kacpra. Będziemy teraz w tej restauracji. To tam pomiędzy kęsami poszczególnymi będę opowiadać. Kacperek bardzo lubi próbować różnych kuchni. Dzisiaj właśnie będziemy próbować kuchni japońskiej. Ostatnio próbował kuchni greckiej. Próbował już kuchni francuskiej, włoskiej, hiszpańskiej, polskiej oczywiście. Bo u nas w domu dominuje polska kuchnia. No takim smakoszem się zrobił. No także wydaje mi się, że skoro on jest takim smakoszem i ma tak ogromny apetyt, no to raczej jego jelita już są wyleczone, zresztą można to obserwować, wiadomo, między innymi po stolcu, po tym jak dziecko się rozwija, jak rośnie, czy go boli brzuch, czy nie. No nie jesteśmy co prawda w kontakcie z lekarzem od leczenia biomedycznego od 4 lat, gdzieś jak wspomniałem, ale bardzo często robimy badania krwi, poziom minerałów i witamin w jakichś takich przychodniach zdrowia. To robimy regularnie, nawet 2-3 razy do roku. Więc wiemy, że poziomy witamin, poziomy minerałów Kacper ma w porządku, całą morfologię ma w porządku. Także jest okej raczej.
Jedziemy do restauracji, ale Kacper już je coś po drodze. Przekąskę, tak? Kacper, starter, przekąska. Nie będę dzisiaj mówić bardzo szczegółowo o diecie Kacpra, czyli jakie dokładnie suplementy mu podawaliśmy i podajemy, jakie produkty dokładnie jadał i je, bo film by trwał w nieskończoność, a oczywiście nagram taki film, jeżeli Państwo chcą, gdzie podam dokładnie suplementy na przestrzeni tych lat, jakie dostawał, w jakich dawkach, jakie teraz dostaje, co jadał, co teraz jada. Także taki film zrobię, ale to będzie osobny odcinek. Natomiast w tym filmie chciałem bardziej się skupić na tym, żeby po prostu tak przypomnieć to, co nagrywałem w ostatnich latach. No jakieś 2 lata temu nagrywałem odcinki o autyzmie. Chciałem mniej więcej przypomnieć i chciałem mniej więcej w tym filmie powiedzieć też, dlaczego zrezygnowaliśmy z takiej restrykcyjnej diety, bo może część z Was powie, że dlaczego Kacper nie jest cały czas na takiej restrykcyjnej diecie, tylko na takiej półdiecie, że takie coś nie działa. No naszym zdaniem taka półdieta też jest skuteczna, jeżeli dziecko, powiedzmy, funkcjonuje, jeżeli progres cały czas jest do przodu, jeżeli dziecko nie ma problemu z jelitami, jeżeli nie widać wielkiej różnicy między dietą restrykcyjną a półdietą, bo my osobiście nie widzimy żadnej różnicy pomiędzy tym, jak miał dietę bardzo restrykcyjną, a ma taką półdietę. No półdietę to jest oczywiście moje nazewnictwo, także proszę nie czepiajcie się tego, to jest takie moje nazewnictwo. Natomiast oczywiście uważamy, że dieta bardzo dużo dobrego przyniosła dla Kacpra. Bardzo się otworzył podczas diety, zaczęła mu się mowa rozwijać i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy zrezygnowaliśmy z diety restrykcyjnej, kiedy zaczęliśmy mu pozwalać na więcej produktów, ten rozwój się nie zahamował. Progres jest cały czas i jesteśmy przekonani, że jego jelita są w tym momencie zdrowe. Także uważamy, że warto było, powiedzmy, zaryzykować i spróbować go jakby ściągnąć z tej restrykcyjnej diety. Nie oznacza to, że jeszcze nigdy w życiu nie powrócimy do diety całkowicie wytłaczającej gluten, laktozę, cukier i ogólnie takiej restrykcyjnej diety po prostu. Natomiast teraz on jest nastolatkiem, ma 15 lat, porównuje się do swoich kolegów, do swoich przyjaciół, chce próbować różnych rzeczy, dlatego też przymykamy oko, jak od czasu do czasu spróbuje jakieś produkty niezdrowe typu chipsy czy Coca-Cola czy jakieś słodycze, ale to nie zdarza się raz na tydzień, to nawet nie zdarza się raz na miesiąc, to tak naprawdę zdarza się, ja bym powiedział, raz na 1,5 miesiąca, raz na 2 miesiące. Kacper ma tak mocno w głowie zakorzenione, że fast foody, tak zwane śmieciowe jedzenie, wysoko przetworzone jedzenie jest tak niezdrowe, że on nawet sam nie chce tego często jadać. Od czasu do czasu chce sobie po prostu spróbować, posmakować. No w końcu jest dzieckiem i jeżeli mu to nie widzimy żadnego regresu, w każdym razie jak zje raz na 1,5 miesiąca jakieś chipsy, czy wypije jakąś kolę raz na 1,5 miesiąca, nie widzimy żadnego regresu po tym, nie widzimy, żeby się uzależniał od tego, bo później czeka kolejny miesiąc czy 1,5 i dopiero znowu spróbuje sobie chipsy. Moi drodzy, dotarliśmy do naszego punktu docelowego, czyli doszliśmy do centrum handlowego, które jest w środku miasta Edynburg. Jest tak komponowane w architekturze miasta, że w ogóle nie widać nawet, że to centrum handlowe. No ale nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Co do tej diety, to już nie będę rozwijał dalej tematu, tylko w następnych filmach będę stopniowo opowiadać o tym, co mówiłem. No bo nie chcę, żeby na tym vlogu mówić tylko i wyłącznie o autyzmie, ale chcę po prostu Wam pokazywać też takie życie na emigracji właśnie z dzieckiem autystycznym, podróże z dzieckiem autystycznym. No taka codzienność generalnie. I moi drodzy, właśnie dotarliśmy do japońskiej restauracji. Będziemy próbować po raz pierwszy raz w życiu ramen. Nigdy jeszcze nie próbowaliśmy. No Kacper jest smakoszem, a w ogóle restauracja nazywa się tak: Maki and Ramen. Kacper jest smakoszem, lubi właśnie próbować nowych smaków. Widzę, że jest kolejka, musimy chyba swoje odstać. Restauracja wygląda fajnie, zapachy, jakie się tu unoszą, niestety Wam nie pokażę przez film, ale są genialne. Kacper, dotarliśmy do japońskiej restauracji. Zadowolony? Kacper sobie przegląda, zobaczcie, fajnie menu wygląda, nawet pierwsza strona.
Zaraz sobie zobaczymy, jakie tutaj mają ceny. My wiemy konkretnie, co chcemy. Poszukamy sobie po prostu ramen. Zobaczcie, jeśli chodzi o ceny, to tu mamy na przykład Black Garlic Tonkotsu 13,50, Chicken Ramen 12,90, oczywiście mówię o funtach, Steak Tataki 15,90, Salmon Ramen 14,90, więc ceny nie są za niskie, ale no, ramen zawiera dużo elementów i też dużo pracy jest włożone, żeby to zrobić, więc nie dziwię się cenie. A co ty sobie, Kacperek, wybierzesz? Co chciałeś? Chciałeś krewetki, tak? Aha, no to on może sobie wziąć krewetki, jak chce. Co chciałeś? Krewetki? Prawns i noodles? Tak. W ogóle to będziemy po raz pierwszy w naszym życiu jeść pałeczkami. To umiem. Ja nie umiem, więc ja sobie robię taki trik z chusteczką. Zobaczcie na ten trik. O, super. I takie jakby takie cążki, nie? Wychodzą. A ty, Kacperek, dasz rady pałeczkami? Nie. Ja nie jestem pewien, nigdy nie próbowałem, ale pora spróbować. Mama ci takie ułatwienie dała. Teraz. Jeszcze raz, jak się mówi? Kanisiwa. Ale się tak? Kacper mówi po japońsku. Dzień dobry. On stara się w każdym języku mówić dzień dobry, do widzenia, dziękuję, gdziekolwiek jesteśmy. Właśnie wleciał ramen na stół, czekaliśmy jakieś 10, może 12 minut. Ja mam tonkotsu ramen. Nie powiem wam, no widzę, że tu jest jajko, to jest jakieś mięso, nie mam pojęcia jakie. Ale prawdopodobnie wieprzowe, są kluseczki, jest spring onion, to nie wiem, co to jest. A oni znowu mają chicken ramen, chicken lekko ostry, jajeczko, takie al dente, noodles. No i będziemy próbować. Dobre? Smakuje? Próbujesz pałeczkami? Kacper się uczy jeść pałeczkami. Jak ci się je tymi pałeczkami? Ok? Dajesz radę, widzę. No, widzę, że dajesz radę. To super. Moi drodzy, ja dzisiaj będę już kończył ten film, żeby nie przedłużać nie wiadomo jak długo. Zapraszam was na kolejny odcinek. W następnym odcinku postaram się mówić o suplementacji Kacpra, czyli powiedzieć wam, jakie suplementy dawaliśmy, jakie dajemy, w jakich dawkach. Natomiast, tak jak już mówię, dzisiejszy odcinek kończę tym pysznym akcentem, pysznym ramenem, bo jest naprawdę przepyszny. Jem po raz pierwszy raz w życiu, a już jestem fanem. Za taką miskę zapłaciliśmy 13 funtów, także 40 funtów za trzy zestawy. Czy sobie tym pojemy? My sobie pojemy, bo my generalnie dużo nie lubimy jadać, więc my sobie pojemy, natomiast no nie każdy by sobie pojadł. Takie jest moje zdanie, ale nie o to chodzi, żeby codziennie chodzić w takie miejsca, tylko o to chodzi, żeby próbować. Kacper jest smakoszem, więc chodzimy do różnych restauracji, różne kuchnie chcemy, że tak powiem, zaliczyć, nie? Kacper, jesteś smakoszem? No. Cześć, mamo. Dobra, trzymajcie się, hej.